Prasowej Nowej Lewicy w Warszawie. W konferencji wezmą udział współprzewodniczący Nowej Lewicy w Warszawie oraz radny stołeczny Mark Scholz, wiceprzewodnicząca warszawskich struktur oraz również radna warszawska Agata Diduszko-Zyglewska, Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceszefowa partii w kraju oraz współprzewodnicząca partii na Mazowszu oraz ja jako współprzewodnicząca partii w Warszawie oraz posłanka Nowej Lewicy z Warszawy. Spotykamy się tutaj w tych trudnych okolicznościach, w tym trudnym czasie po to, żeby wesprzeć walczący naród Ukraińców i Ukrainek. Jesteśmy do dyspozycji jako struktura warszawska i mazowiecka, także moje biuro poselskie, we wszystkim tym, w czym możemy się przydać, a nie przeszkadzać. Odbyłam spotkanie wspólnie z posłanką Magdaleną Biejat, z wiceprezydentką Warszawy, panią Aldoną Machnowską-Górą oraz panem sekretarzem miasta. Natomiast to spotkanie trochę mnie natchnęło jednak niepokojem co do tego, czy miasto sobie samo poradzi w takiej sytuacji, w której 100 tysięcy już uchodźców przewinęło się przez Warszawę. W ciągu ostatniej doby 5 tysięcy uchodźców przybyło do naszego miasta i miasto potrzebuje wsparcia wojewody w swoich działaniach, o tym też będziemy mówili. Ale my, jako Nowa Lewica, wspieramy także walkę o niepodległość tak naprawdę, o utrzymanie tej niepodległości Ukrainy, również w sposób symboliczny. To morale jest ważne, morale na wojnie jest niezwykle istotne. Oczywiście symbolami wojen się nie wygrywa, ale gdyby nie semiotyka, gdyby nie symbole, czyli coś abstrakcyjnego, ale takiego dającego siłę i dającego pewne niosące za sobą treści, to nie byłoby takich pojęć jak niepodległość, jak państwo, jak naród. I mamy propozycję taką symboliczną, która wzmocni tą morale walczącej armii ukraińskiej oraz także cywilów i cywilek, które walczą w tej wojnie. Przedstawimy je za chwilę. Poproszę o przedstawienie tej inicjatywy radnego Marka Scholza. Szanowni Państwo, jako Nowa Lewica chcemy wystąpić z wnioskiem do władz miasta o podjęcie działań. Działań, które sprawią, że ambasada Federacji Rosyjskiej, obecnie znajdująca się przy ulicy Belwederskiej, będzie znajdować się przy ulicy Obrońców i Obrończyń Ukrainy 2022 roku. Nasi eksperci i prawnicy mówią, że takiej zmiany można dokonać bez likwidacji historycznej nazwy ulicy Belwederskiej. Uważamy, że ta tożsamość nazewnicza w Warszawie jest ważna i dzięki temu, że poprzez podział działek geodezyjnych i poprzez formalne zmiany tam w okolicach ambasady można dokonać zmiany nazwy tego adresu bez likwidacji ulicy Belwederskiej, sądzimy, że to działanie jest potrzebne. Ono nie będzie mogło pewnie zostać przeprowadzone tak pilnie, jak wydarzyło się to niedawno w Wilnie czy w Pradze, gdzie władze miejskie uhonorowały walczących Ukraińców i Ukrainki. To zajmie trochę więcej czasu, natomiast wiemy, że jest taka formalna możliwość i bardzo, bardzo prosimy miasto, by podjęło ku temu kroki. Tak jak mówiła posłanka Żukowska, symbole są ważne. Te symbole potrafią przenosić góry i chcemy, żeby ambasada Federacji Rosyjskiej znajdowała się przy ulicy, która będzie już wiecznie przypominać o tej hańbie, o tym barbarzyństwie i o tym absolutnym złamaniu wszystkich wspólnych dla nas wartości, które dzieje się obecnie w Ukrainie na skutek inwazji rosyjskiej. Ale to nie jedyne działanie, które podejmujemy w tym zakresie. O dalszych krokach opowie radna Agata Diduszko-Zyglewska. Nie mamy wątpliwości, że warszawianki i warszawiacy chcą, żeby ambasada Rosji stała przy ulicy Obrońców i Obrończyń Ukrainy 2022. Dlatego założyliśmy petycję online i wszyscy możecie się pod nią podpisać. Oprócz tej bardzo ważnej, symbolicznej sprawy, po wczorajszej sesji Rady Miasta mamy też jako Warszawska Nowa Lewica apele wychodzące poza Warszawę, ponieważ sytuacja jest naprawdę poważna. Pierwszy apel to apel do wojewody mazowieckiego,
Apelujemy, panie wojewodo, o jednak o wiele szybsze działania w Warszawie. Na przykład takie, jak dostarczenie organizacjom pozarządowym, organizującym tutaj pomoc w ogromnej skali, testów covidowych, żeby mogli sprawdzać, czy ludzie są zdrowi, czy są chorzy i odsyłać ich we właściwe miejsca. Apelujemy o zorganizowanie o wiele lepszych punktów informacyjnych, bo ten, który obecnie jest na dworcu centralnym, jest zwyczajnie niewidoczny. Ludzie go nie widzą. Apelujemy o to, żeby wpłynął pan na to, żeby ludzie przyjeżdżający do Warszawy mogli za darmo korzystać z toalet na dworcach, bo wciąż muszą za nie płacić i jest to zupełnie niewłaściwa sytuacja. Kolejny nasz apel to jest apel do pana premiera. Niektóre samorządy, tak jak Warszawa, walczą obecnie swoimi środkami w sprawie ogromnej rzeszy uchodźców. W innych samorządach sytuacja jest dużo lżejsza. To, co jest konieczne teraz, to koordynacja wszystkich samorządów z poziomu ogólnopolskiego, tak, żebyśmy my tu w Warszawie wiedzieli, kiedy jadą autokary z granicy, że być może nie muszą dojeżdżać do Warszawy, a mogą dojechać do miasta, w którym jest więcej miejsc noclegowych i więcej wolnych rąk do pomocy uchodźcom. W tej chwili tej koordynacji nie ma i naprawdę bardzo jej brakuje. Apelujemy o natychmiastową reakcję. Dziękuję. Paulina Piechotyńska. Szanowni Państwo, poza tym apelem, poza petycją, poza pragnieniem upamiętnienia i tych, którzy zginęli już w trakcie obrony Ukrainy i tak jak powiedziała posłanka Żukowska, podniesieniem morale, okazaniem symbolicznego wsparcia poprzez zmianę nazwy ulicy, nadanie nazwy ulicy tam, gdzie jest ambasada rosyjska imienia obrońców i obrończyń Ukrainy, Nowa Lewica włączyła się w wiele działań pomocowych, ale też to, co robimy, to przewidujemy przyszłość. Wiemy, że do Polski podczas tego konfliktu może dotrzeć między 2 do 3 milionów uchodźców i uchodźczyń. Wiemy, że te osoby muszą znaleźć swoje miejsce nie tylko w Polsce, uciekając przed wojną, ale wejść w struktury naszego państwa. Muszą uzyskać pomoc, muszą uzyskać miejsca w przedszkolach, w żłobkach. Musimy tak przygotować rynek pracy, żeby był on dla nich dostępny, żeby był bezpieczny i tak, żeby polscy pracownicy oraz ukraińscy pracownicy mieli poczucie godnej pracy, godnej płacy i żebyśmy wspólnie ten rynek pracy organizowali. Podejmujemy jako Nowa Lewica te działania, spotykamy się ze związkami zawodowymi, z organizacjami pozarządowymi, żeby to państwo, bo przecież te pierwsze porywy serca to jest organizowanie doraźnej pomocy. Ale to, czego my oczekujemy od państwa polskiego, to to, żebyśmy tak urządzili organizację naszej administracji publicznej, żebyśmy wsparli samorządy, w tym o czym mówiła radna Agata Diduszko-Zyglewska, żebyśmy mogli tutaj wspólnie pomagać racjonalnie, rozsądnie, tam gdzie trzeba i żeby przede wszystkim naród ukraiński, ci, którzy do nas teraz docierali, tak jak czują to ciepło bijące z polskich serc, czuli też to, że nasza administracja podołała i potrafi inkluzywnie zadziałać, włączyć ich wszystkich w to, żeby byli tutaj legalnie, żeby mieli równe prawa, równe obowiązki i żeby Polki i Polacy również odczuwali, że mamy to poczucie bezpieczeństwa, nie tylko militarnego, ale też tego poczucie bezpieczeństwa, że wszyscy jesteśmy zaopiekowani. Myślmy również o przyszłości, o to apelujemy do władz państwa. Wiemy, że jest przygotowywany na etapie rządowym projekt zmieniający różne ustawy w zakresie właśnie takiej pomocy, ale chcielibyśmy, żeby to była dobra, przyzwoita legislacja zgodnie z zasadami państwa prawa i żebyśmy naprawdę mądrze zaopiekowali się naszymi przyjaciółmi, Ukrainkami i Ukraińcami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.